Witam wszystkich bardzo serdecznie, Radek Madłan-Żorkowski, kłaniam się niziutko. Radom wybiera Vertigo i robi to w pełni świadomie, ale zyp, to co on robi z rywalami w tej rundzie jest naprawdę wyjątkowe. Czwarta i piąta eliminacja dla drużyny, może podłożona bomba, tak jest! Pierwsza premierowa bomba w tym spotkaniu od ekipy z Białegostoku, ale jakimi stratami było to okupione. Teraz sytuacja 2 na 2. Bardzo ładnie tańczy X-Rox dookoła sajtu, wokół swoich rywali. Gdyby na przykład Radomianie mieli dużą stratę do rywala, byłby jeden zawodnik na 3, na 4 z karabinem w dłoni, warto by zachowywać ile tylko się da, żeby przedłużać te rundy w czasie. Ale proszę, proszę, co dzieje się w tej rundzie 15-5? Czy to jest ostatnia runda tego spotkania? Zaraz się przekonamy, na razie Ojiro kasuje X-Roxa. Pawlacz też wykasowany, Vayne z tą eliminacją, która zamyka bombsite B na chwilkę dla zawodników strony CT. Ale teraz na kasie skasowany już Virtusiak, podliczona jego gra chyba w tym meczu, bo widzimy, że to jest sytuacja 4 na 1 i Dyniak też jest wyeliminowany. W grupie pierwszej prowadzi Łódź, na drugim miejscu zespół z Katowic, który rozegrał jak na razie jeden mecz mniej od lidera. W grupie drugiej na prowadzeniu Wrocław z kompletem punktów. Kraków potwierdza formę sprzed roku. Komplet zwycięstw i pierwsze miejsce dla drużyny z Małopolski. Grupa czwarta. Tutaj Gniezno goni lidera z Olsztyna. W grupie piątej Radomianie zrównali się z zespołem z Gdańska. W grupie szóstej prowadzi Opole, tuż za nimi Lublin z szansą na dogonienie zespołu z Opolszczyzny. Grupa siódma i Piotrków Trybunalski na prowadzeniu. Drugi jest Grudziądz, który też ma chrapkę na fotel lidera. W grupie ósmej Bydgoszcz na miejscu pierwszym. No i już w przewadze liczebnej faktycznie na tej górnej rzece, jednak Bambi w sporych tarapatach, zobaczmy, Federstorm zagrany, świetnie wybejtowani rywale, Bambi cały czas przy życiu, uratuje się jeszcze błyskiem, reszta jego formacji w tym bałaganie, w tej zawierusze odnajduje się zdecydowanie lepiej, no i to Gniezno musi ratować się ucieczką, jeszcze Endziu pogoni, ten krzyk rozpaczy, ten błysk, ten explosive cast, ta inicjacja z niesamowicie marnym skutkiem, teraz widzimy. I złapany z pierdziuchem, jednak Heroes Entrance tutaj odgoni nieco rywali, świetna Unstoppable Force. Na drugim froncie jednak dograny przez Rapera, jednak Kai'Sa już z pierwszą eliminacją, Kayo, prawdziwa strzelnica, nikt się na nim nie skupia i to już double kill na jego koncie. Rapper dołoży trzecią eliminację na korzyść chłopaków z Gniezna, jednak Kayo tutaj musi zgarnąć kolejną. Jest to też triple kill dla strzelca. Endziu wymknie się na chwilę do wymiaru cienia. No i to było niesamowicie kluczowe, aby Tep Olsztyn zgarnęło tego barona na szara na swoje konto. W tym momencie Tep Olsztyn przejmuje kontrolę nad rzeką. Endziu próbuje znaleźć jakąś inicjację, jednak Magik, zobaczmy, podrzut na Trash Taila, ale to nie był najlepszy podrzut, zdecydowanie, jednak świetny Federstorm, już Bambi wyeliminowany. Jednak cały czas Kasadin wraz z Mordekaiserem posprzątają po prostu teamfight. W grupie pierwszej dominacja zespołu z Wrocławia. O szansę na grę w playoffach walczy jeszcze Bydgoszcz i Wałbrzych. Grupa druga. Częstochowa i Kraków przechodzą dalej. Koszalin i Lublin walczą o awans. Grupę trzecią wygrywa Ostrów Wielkopolski. O drugie miejsce powalczy jeszcze Gniezno i Olsztyn. Grupę czwartą wygrywają Tychy. Lublin i Toruń przechodzą dalej. Katowice nie zawodzą i wygrywają grupę piątą. Poznań pewnie wygrywa w grupie szóstej. W grupie siódmej wygrywa drużyna z Gliwic. W grupie ósmej czekają nas spore emocje. Opole, Szczecin i Wodzisław Śląski walczą o pierwsze miejsce. Zakończył się piąty dzień rozgrywek Minecraft. Event dnia tytułowany był Minecraftowym achievementem, czyli We Need To Go Deeper. Gracze na pewno wiedzą, że chodzi tu o Nether i na tym właśnie polegało wydarzenie. Na wyprawie do Netheru i kopaniu netherraku w celu zebrania jak największej ilości esencji światła. Zamknięcie graczy na 2 godziny w piekielnych czeluściach, które były małą przestrzenią bez oczywistej drogi ucieczki, prowadziło do częstych spotkań graczy i wielu pojedynków PvP. Udział w evencie był bardzo ważny, ponieważ zdobycie chociaż jednej esencji światła oznaczało dostęp do beacona. Najwięcej przedmiotów eventowych zebrali gracze z Częstochowy i tym samym wygrali event. Kolejnymi gildiami były Opole i Szczecin. Piąta kolejka to dalej czas TNT On. W tym rejonie Częstochowa ciągle sieje pogrom na serwerze i jako jedyni dołączyli do swojej kolekcji 3 podbicia.
Szczecin spada z pierwszego miejsca na podium na rzecz Częstochowy i po raz pierwszy podczas tego sezonu widzimy bielsko-białą. A zatem podium po piątym dniu weekendu Minecraft wygląda następująco. TEP Częstochowa, TEP Szczecin, TEP Kraków, TEP Opole, TEP Bielsko-Biała. Tyle w tym momencie od nas. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia już za tydzień.